Franko, a teraz z Aleksem idziemy szukać kogo? Franka. Właśnie weszliśmy do parku, jest tutaj drzewa Drago i tutaj obok zaraz będzie ślub. I tak przechodzimy pomiędzy stolikami, ludzie siedzą i tak troszkę dziwnie. A teraz idziemy zobaczyć oto to drzewo. Takie drzewa występują tylko na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze, ponieważ jest odpowiedni tutaj klimat. Ale tutaj na Teneryfie, o, to drzewo jest najstarszym drzewem tego typu na świecie. I te drzewa może rosną tylko tutaj. Patrzcie, jakie jest piękne. Marna stanie przy tym drzewie, nie stanie tak blisko, bo tutaj jest zakaz wejścia, ale stanie tak gdzieś 5 metrów od tego drzewa. Pokażę wam, jakie to drzewo jest ogromne i duże. Czekajcie, właśnie się cofam. Hops, a tu jest marlenka, patrzcie, o. Tu jest marlenka. A to jest takie drzewo. Marlena, powiedz, jaka jest różnica pomiędzy południową Teneryfą, gdzie mieszkamy, a tutaj, gdzie jesteśmy, czyli północną? Klimat i temperatura. Zresztą tu jest bardzo zielono, a tam, gdzie mieszkamy, skaliście. O, racja. Tutaj się zgadzam w 100%. Też wam o tym wspominałem i to widać gołym okiem po prostu. Tak, Marlena? Zupełnie inne, dwie różne Teneryfy. Dosłownie, dwie różne Teneryfy, a jednak jedna wyspa i to jest pięknego, że tu jest wszystko. Roślinność, skaliście, góry, ocean. Jedziemy godzinkę czasu i mamy piękną Teneryfę i ogólnie Teneryfa powierzchniowo jest 10 razy mniejsza niż województwo podlaskie. Województwo podlaskie, tak, jest 10 razy większe niż Teneryfa. Teraz jesteśmy na plaży i wam pokażę tak zwane szmaragdy dla ubogich, tak zwane oliwiny, które są pod warstwą ziemi w miejscach, gdzie są wulkany. I teraz wam pokażę, jak one wyglądają. I one też wydobywają się spod ziemi, kiedy wulkan wybucha. I najprawdopodobniej na Teneryfie te kamienie właśnie przyszły z Lanzarote, bo tam one są popularne, z wyspy obok. No i są to takie zielone kamienie. To jest taki blady zielony kamień, tu jest taki przezroczysty kamień, ale też wam zaraz znajdę lepsze kamienie. I ogólnie występują one na plażach, gdzie są takie skałki. Na chłopski rozum chodzi o to, że jak fala je tutaj wypluwa, to później się cofa, to te kamyczki po prostu zostają na tych małych skałkach, tych małych kamieniach, jeżeli cofa się z powrotem do oceanu. Na plaszczyznych plażach tych kamieni pewnie jest mniej, ponieważ fala przychodzi i cofa się, te kamienie z powrotem trafiają do oceanu. Więc zaraz jeszcze poszukam nowych, pokażę wam, jak one wyglądają. Oliwiny, tak zwane. Pierwszy zielony kamień. Taki zielony kamień ładny. I patrzcie, o, widzicie? Są to szmaragdy. O, szmaragdy dla ubogich. O, no, szmaragdy dla ubogich, oliwiny tak zwane. A my właśnie przyjechaliśmy na plantację do restauracji, na plantacji bananów. Jak sami widzicie, mamy banany. Tu są banany. No i z tamtej strony też są banany. No i zaraz idziemy zobaczyć, jak jest z tej restauracji. Coś zjemy. No i ponoć mają tutaj oliwki, takie mocno zielone. Nie wiem, nie słyszałem, ale moim zdaniem są to oliwki małosolne, które uwielbiam. O, jak sami widzicie, oni są lody. Słuchajcie, gdzieś teraz nowego, no. Taki duży pomisek różnych mięs,
kosztowało 19 euro. Ziemniaki kanaryjskie, te malutkie. Dobra, 3 euro i fryty, taka porcja 3 euro. No, więc tak to wygląda. Piwo duże 2 euro i 70 centów. Jest to piwo z nalewaka, nazywane w Teneryfie Jara. Pisze się Jara. Dobra, konsumujemy. Taka ciekawostka, jak byliśmy z Marleną na plantacji bananów, to kosztowało banan 1 euro, a żółty taki, czerwony 1 euro, żółty 50 centów. A tutaj w tej restauracji, gdzie teraz wychodzimy, poszłem spytać się o oliwki i powiedzieli, że mają oliwki, ale tylko w 5-litrowych baniakach, więc nie kupiłem. Spytałem się o banany, że chcę kupić, to gość przyszedł i rzucił mi 6 bananów. Pytam się, ile płacę, powiedział nic, za darmo. Dobra, idę teraz popływać w naturalnym basenie, gdzie są duże fale i zaraz wam pomacham, gdzie dokładnie jestem. Jest bardzo ślisko, bo to jest kamień na dole i ta woda w kamieniu jest bardzo ślisko, trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie upaść. To jest ten naturalny basen, który wam pokazywałem w pierwszym odcinku. Franek sobie znalazł nową koleżankę, Annę Paulę. Właśnie jedziemy do parku Anaga na północy wyspy Teneryfa, a tam mamy najprawdopodobniej wulkan Teide, na którego jeszcze nie wchodziłem i nie będę miał okazji wejść na tym wyjeździe, no ale jeszcze pewnie tutaj wrócę, bo Teneryfa to jest piękne miejsce, ponieważ południe surowe, dzikie, północ roślinność, wilgotność inna, inny klimat, już jest wietrzny, wiatr jest taki już bardziej chłodny, no jest i wiele, wiele jeszcze miejsc, które warto zobaczyć, pozwiedzać. Więc naprawdę tutaj każdy, ależ to każdy znajdzie coś dla siebie. Chcesz oceanu wody? Masz ocean wodę. Chcesz góry? Masz góry. Każdy po prostu znajdzie coś dla siebie. No i to jest coś przepięknego na Teneryfie, że na takim małym obszarze, który jest 10 razy mniejszy niż województwo podlaskie, możemy znaleźć tak wiele atrakcji i zróżnicowania przede wszystkim, prawda? Więc podziwiajcie. No i jesteśmy właśnie w Anaga Park, drogi były bardzo kręte, w pewnym momencie myślałem, jechaliśmy asfaltówką, ale myślałem, że nie będzie jakiegoś postoju, ale znaleźliśmy postój, zaparkowaliśmy, no i wam powiem, pierwsze wrażenie sztos i zobaczcie, jakie to są drzewa, jak to w ogóle wygląda, te drzewa są takie powykręcane i to jest właśnie ta północ Teneryfy, sami na to patrzcie. Anaga Park dużo składa się z takich drzew, które łączą się ze sobą i powstaje taki ala tunel, tak jak widzicie tutaj. Nawet nie wygląda jak Teneryfa, jak kadr z Teneryfy, tylko jak z naszych podlaskich lasów obok Wólki, tam gdzie mieszkają moi rodzice. Ale tak, to jest Teneryfa i to jest ten park. No i o, wracamy już, bo już dla Franka zaczyna się nudzić. Fajnie tu przyjechać w parze samemu i pochodzić po tych szlakach. Jak ktoś lubi dużo chodzić i lubi trekking, wtedy bardzo polecam, żeby odwiedzić te miejsce. Tych szlaków jest naprawdę dużo, różnych ścieżek. Też chodzą wycieczki, ale można udać się na dziko, bez dróg. Też tam są szlaki pokazane, jak w naszych po prostu polskich Tatrach. No i mega, polecam. No i wracamy do domku, do Puerto de Santiago. Jedne z ostatnich pływań na Teneryfę i na oceanie, godzina 9:00.
woda lekko chłodna, ale piękna jest. Zobaczcie na to. Tam pływa statek. I to jest właśnie piękno miejsc, gdzie jest ocean, morze, bo sobie można wychillautować samego rana. Chłodnej, pięknej, słonej wodzie. Rewelacja. Niedługo powrót do Białegostoku. Ale będę tęsknił za tym miejscem i jeszcze na pewno tutaj wrócimy.